Cześć moi drodzy, z tej strony trener Do Celu z Pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam ćwiczenie na mięśnie grzbietu, czyli popularny narciarz, ściąganie drążka wyciągu górnego do bioder. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, narciarz jest to skuteczne ćwiczenie na mięśnie grzbietu, w tym najszersze obłe, dół czworobocznego, a także głowę długą mięśni trójgłowych ramienia. Jednak pracę tricepsów będziemy chcieli tutaj zmarginalizować, żeby skupić się jak najbardziej na pracy pleców. Od razu chciałbym wspomnieć o tym, że jest to ćwiczenie, które powinniśmy wykonać na większej ilości powtórzeń, powyżej 10, na przykład 12, 15 i nieco mniejszym ciężarze, ponieważ technika tego ruchu, mimo że ćwiczenie wygląda na dosyć proste, jest niebywale trudna. Musimy się skupić tutaj na tym, aby pracować na dość wyprostowanych ramionach, nie zmieniając kątów w stawach łokciowych i na tym, żeby opuścić łopatki do dołu i przyciągać ciężar cały czas właśnie w takiej pozycji. To pozwoli Wam jak najbardziej aktywować mięśnie najszersze, oczywiście również dół czworobocznego, który odpowiada wraz z nimi za opuszczanie łopatek do dołu. Przy tym nawracając ramiona, czyli wykonując tak zwaną rotację wewnętrzną, czyli jak widzicie prowadząc ramiona jakby do środka, jeszcze bardziej wykorzystamy funkcję mięśni najszerszych i dopniemy je w ostatnim, końcowym momencie, kiedy już ciężar doprowadzimy do bioder. Wykorzystamy tutaj bardzo ważne funkcje, czyli prostowanie ramion, czy też przywodzenie, co pozwoli nam oczywiście jak najefektywniej zoptymalizować pracę pleców. I co robimy? Możemy przyczepić sobie tutaj warkocz, ewentualnie drążek wyciągu górnego, ustawiamy go powyżej głowy. I dlaczego ja przyczepiłem warkocz? Ponieważ sam mogę tutaj kontrolować ruch swoich ramion, a drążek niestety raczej narzuci nam pozycję, co nie zmienia faktu, że oczywiście z drążkiem również możecie wykonać to ćwiczenie. I ustawiamy pozycję. Na pewno musimy się tutaj cofnąć, wypychamy biodra do tyłu, wyciągamy tutaj ramiona w stronę głowy i naszym zadaniem jest wypchnąć klatkę piersiową do przodu, utrzymywać cały czas plecy proste, opuścić łopatki do dołu i dopiero w tym momencie przyciągamy ramiona do bioder. Bach! Rozciągamy się tutaj, pochylając się delikatnie. Przyciągamy ramiona do bioder, lekko nawet się prostując, żeby dopiąć mięśnie najszersze. Wyciągamy łopatki, rozciągamy się. Przyciągamy i dokonujemy rotacji wewnętrznej, co pozwoli jeszcze lepiej dopiąć mięśnie najszersze. Rozciągamy, opuszczamy łopatki, przyciągamy. Zobaczcie, przyjrzyjcie się, jak ja to wykonuję. Opuszczenie łopatek, dociągnięcie, a w stawach łokciowych nic się tutaj wielkiego nie zmienia. Tu lekko możecie się nawet prostować, klatka wypięta. Pochylacie się tutaj między swoje ramiona, rozciągacie, ściągacie łopatki, przyciągacie. Naprawdę, jeżeli skupicie się, zobaczcie jak ja powoli wykonuję to ćwiczenie, możecie fantastycznie kształtować mięśnie najszersze, obłe i oczywiście dół czworobocznego, który również, jak wspominałem wcześniej, ściąga łopatki do dołu. Nie możecie tu zakładać ogromnego ciężaru, bo stracicie po prostu tutaj odpowiednią pozycję i czucie mięśniowe, więc proszę Was, nie wykonujcie tego ćwiczenia w taki sposób. To nie jest praca plecami, tylko praca wszystkim, tylko nie tym, co trzeba. Żeby wykluczyć pracę mięśni trójgłowych ramienia, które są przecież silne, głowa długa będzie tutaj prostowała ramiona do dołu, starajcie się, tak jak już wcześniej wspomniałem, iść w taki sposób do rotacji wewnętrznej, żeby łokcie szły na boki. Jeżeli łokcie będą cały czas szły do dołu, wówczas bardziej zaktywujecie głowę długą, aniżeli mięśnie najszersze. I tak jak mówię, 10 minimum powtórzeń, 12, 15, 3 serie, 4 serie i wasze mięśnie najszersze grzbietu będą pracowały naprawdę efektywnie. Jest to świetne ćwiczenie uzupełniające trening na wolnym ciężarze, czyli wykonujcie je po ciężkich wiosłowaniach, czy oburącz, czy jednorącz, po ciężkich przyciąganiach poziomych na wyciągach, gdzie możecie założyć większy ciężar, oraz oczywiście po podciąganiu lub ściąganiu drążka górnego do klatki piersiowej też na większym ciężarze. Mam nadzieję, że już będziecie wiedzieli, jak w tym ćwiczeniu ustawić pozycję, ustawić swoje łopatki i prowadzić ramiona, żeby dobrze poczuć pracę grzbietu. Jeżeli film wam pomógł, dajcie łapkę w górę, wspierajcie kanał, udostępniajcie ten materiał dalej, żeby wszyscy wiedzieli, jak wykonać poprawnie to ćwiczenie. I oczywiście widzimy się w kolejnych materiałach. Do celu z pasją. Cześć!